Siemaneczko, witam Was chyba w najbardziej wyczekiwanym odcinku w tym roku. Mianowicie coś dla Was poskładałem. Poskładałem dla Was wreszcie tą 140, włożyłem ją w ramę, żeby dało się to w ogóle dzisiaj odpalić i może przejechać, jak wytrzyma pierwsze odpalanie. Turbo 140! Niestety nie będzie to jedyne Turbo 140 w Polsce, bo już ktoś tam próbował na TikToku. Był filmik, jak ktoś tam wsadził turbinkę do 140. No lecz nie ukrywajmy, jemu to w ogóle nie chodziło. Powiem Wam tak, chodziło to mu identycznie jak u mnie w Lącinie turbina wersja pierwsza, V1. Czyli gwizdało, buczało, ale nic z mocy nie dodało. Tutaj jest obecnie zrobione wersja numer 2 zamontowania turbiny, czyli to, co testowałem w silniku 110 i po takich odczuciach dwukrotnie podnosiło moc, 1/3 więcej obrotów, więc zobaczymy, czy to się będzie kręcić jak RCZ teraz, bo wcześniej się nie kręcił. Jest tutaj oczywiście zwykły wałek, nie ma żadnego Z40. Jest tak samo standardowe duże magneto, nie ma jakiegoś sportowego, więc zwróćcie na to uwagę. Zaraz ktoś powie, o, bo tam wałek, bo tam lekkie magneto, dlatego tak wchodzi na obroty. Jeśli będzie w ogóle wchodzić. Ogólnie tutaj jest jakiś zrobiony porting, odprężony jest silnik. Troszeczkę przesadziłem z tym odprężaniem, zebrałem za bardzo chyba troszeczkę tłoka i mam obawy, że wypali dziurę, wyleci dziura, więc zobaczymy, czy to w ogóle będzie chodzić, czy to w ogóle będzie dało się odpalić i czy to w ogóle będzie chodzić dłużej niż chwilę. Dobra, więc nie przedłużajmy, kładę kamerkę na statyw i próbujmy to odpalać, zobaczymy, jaki będzie dźwięk i czy będzie moc. O to Wam głównie pewnie chodzi, czy będzie moc. Więc nie uciekajcie. Sprawdźmy to. Teraz będzie chwila prawdy. Czy w ogóle cała moja praca nie pójdzie na marne. Na razie jak coś nie chce odpalać, chcę przekopać, żeby coś tam oleju pociągło. Ale do kompresator. Normalnie jeden strzał. Powiem Wam, w porównaniu do Turbo Lącina nie kopci. Coś tam może dymki puszczać, no nie ukrywajmy, że przez turbinę też może już coś ciągnąć. Ta turbo to już wytrzymało sporo. Ale cichszy jest od Turbo Lącina. Ale mnie kusi. Będzie kwestia regulacji. Przejechać.
wam szczerze, zapłon muszę przestawić chyba. Muszę zrobić delikatną modyfikację. A few moments later. Dobra, kolejna próba. To co miało być, ale już czuć jakąś tam różnicę, coś tam daje. Dobra, zmieniam kamerkę, przejadę się tak po prostej może. Jeszcze została kwestia regulacji. Dokładnie nie jest to, co powinno być, ale... Ej, powierzcie mi, która 140 w Polsce tak idzie? Jadę. Chyba mi linkę od gazu wyskoczyło. Jasny, ale nie, to ten ostatnia przegazowa. Nie. Patrzcie. Ręce mi się trzęsą. Nie, ale się przestraszyłem. Jasny, nie, chyba linka mi od gazu wyskoczyła.
Tak. Linka od gazu zeskoczyła mi z gaźnika. Poszło lewe powietrze. No i nie mogłem spuścić. Dobrze wcisnąłem sprzęgło i zalało go. Niestety przy tej pojemności już trzeba blow-offa. Co mogę powiedzieć? Powiem wam, to jest motor na tor. To nie jest motor do lasu. Tylko martwi mnie, że strasznie późno mi turbina wstaje i go troszeczkę przylewa. To jest jeszcze kwestia regulacji. Wszystko na początku ustawiłem na oko, więc musicie też na to patrzeć tak, że no, nie ukrywajmy, jest to wszystko poustawiane tak, no, pi razy oko. Dlatego za pierwszą jazdą to też tak nie jeździ, jak powinno. Moje RCU się tak nie wkręcało jak to. Teraz się wkręca, ja pierdzielę. No zapłonu nie muszę przestawiać. Nie wiem jakie obroty ma, ale... Nie, powiem wam... Boję się. Boję się. Tak strasznie jest nieprzewidywalny. No i późno troszeczkę turbina wstaje. W Lącinie wstawała wcześniej. Tutaj wstaje gdzieś od połowy gazu dopiero. Może jest to przez to kwestia regulacji, albo muszę gdzieś delikatnie zapłon przestawić. No nie wiem, będę szukał, bo troszeczkę później wstaje niż w Lącinie. A teoretycznie tutaj jest większe ciśnienie spalin, nie? No. No ale od połowy gazu... co się dzieje? Powiem wam... W tym motorku mam bardzo słabe hamulce, zalane olejem z przodu i z tyłu. No praktycznie nie ma hamulców. Dobrze, że była szybka reakcja moja na sprzęgło. Mogłoby to się źle skończyć. No zaciął się gaz, no. Nie wiem jak to będzie wyglądało na filmiku, ale w realu te odgłosy, wibracji, jak się czuje tego motora, to powiem wam szczerze, no pierwsza działająca 140 w turbie. RCU 170 w porównaniu do tego RCU ciągnie od zera, ale jak się już wkręci, to tak jedzie, bo jedzie. A ten motorek od połowy gazu, jak turbo wstaje, oj kurde, po prostu do samego końca, po prostu ograniczeniem chyba jest dawkowanie paliwa, tak wam powiem szczerze, bo do samego końca obrotów, ile da rady wyciągnąć, im więcej obrotów, tym większa moc. Nie wiem, jakie będą wskazania na zegarze, bo nie patrzyłem, ja po prostu patrzyłem, żeby po prostu gdzieś w fosę nie wjechać, nie zawić się na tym. Ale zobaczymy jeszcze na ekranie, jakie były wskazania, czy w ogóle coś pokazał ten wskaźnik od doładowania. Chociaż no nie ukrywam, że on też tak troszeczkę kiepsko go podpiąłem, może trochę zaniżać. Od razu wam mówię, że zaniżać łodeczko, bo dałem elastyczne węże strasznie, więc po prostu od tego ciśnienia one się będą puchnąć. Więc może troszeczkę zaniżać jak coś. Dobra, tyle. Podobało się? Koniecznie łapeczka w górę. Nie podobało się? Łapeczka w dół. Kanał możecie zasubskrybować. A udostępnianie filmików wskazane. No. Możecie podesłać tym wszystkim znawcom, co podobno pitbajka się nie da uturbić, że to niby nic nie daje. I to najciekawsze? Wytrzymał. Wytrzymał pierwszą jazdę testową. A bałem się, że dziura wyleci, więc... Czekają nas kolejne jazdy. Subskrybuj kanał, jeśli nie chcesz, żeby cię ominęły przyszłe filmiki, więc do następnego. Na razie, trzymajcie się, hej!